pan mówi. I co, i to mam przeczytać, czy pani? Nie, to pa... my to możemy od tego zacząć. Później panowie sobie to potną na podcast. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Pan mówi, tak. I to jest IZ, co to znaczy IZ 54? To jest i... To jest... Dzień dobry. Rozmawiamy na temat taki kontrowersyjny dość, bo wiary. Czy jest pan w ogóle wierzącą osobą? Zdecydowanie. Można tak to ująć. Tak i nie. Poniekąd. Tak przynajmniej deklaruję. Tak, jestem zielonoświątkowcem dokładniej. Moja wiara to jest całkiem skomplikowana rzecz. Jakby rozmyślam na tym bardzo poważnie. Raczej Kościół to już nie jest moja bajka. Nie, nie, to pytanie było o wiarę. Gdzieś tam ciężko jest uwierzyć, jak rodzice nie wierzą. A ochrzcili się? Tak, tak. Kiedyś zostaliśmy wszyscy ochrzczeni. Byli niewierzący, a cię ochrzcili? Dlaczego? Tak, nie, tak się chyba robi po prostu, że każdy to robi, tyle. I też byś ochrzcił swoje dziecko? Myślę, że tak. Mimo, że nie jesteś wierzący? No bo każdy to robi, no. Ale co to ma? Ale do tego mi jeszcze daleko to jest, wiesz. W siebie wierzę, w łódkę, w prognozy pogody czasami i tak dalej. Natomiast co do religii, nie. Nie jestem katolikiem. Urodziłem się jakby bez pewnego przymiotu w postaci tej iskierki Bożej, którą niektórzy mają, potrafią ją odczuć. Ja jestem tego, mam wrażenie, pozbawiony, ale nie z własnego wyboru. Może konkretniej, to wtedy tak, też. Czysto praktycznie, czy chodzi pani na przykład regularnie do kościoła, wierzy pani w Boga i uważa pani, że kościół katolicki w Polsce jest dobry? Moją drogą jest Pan Jezus, a światłem jest Duch Święty. Jak ktoś mówi, ja Boga mam w sobie, w sercu, w związku z tym... Nie chodzę do kościoła. Ale to gdzie pan w takim razie się kontaktuje z Bogiem? Czasami się modlę nawet w pociągu, tak jak teraz się tu spotykamy, blisko stacji kolejowej. W domu, prywatnie. Wystarczy naprawdę bukiet. Ale to co, ile kosztuje taka wizyta u Boga? Nic nie kosztuje. Myślę, że nawet lepiej się porozumiewać w trakcie spaceru, tak, niż czasem sztucznie pokazywać właśnie, jak ja to pięknie klęczę godzinami w kościele. Nie codziennie się modlę, bo zapominam. Okej, ale na przykład co niedzielę jesteś w kościele? Tak. Tak. I co? I czujesz wtedy się jakoś bardziej uduchowiony? To bez ironii pytam, absolutnie. Nie, no jakby czuję, że... No nie czuję się bardziej uduchowiony. No. Po czemu chodzisz? Nie wiem, jakoś tak... Jakoś tak wyszło, no. Moi dziadkowie chodzili do kościoła, moi rodzice chodzą i mnie tego po prostu nauczono. Wśród moich znajomych nie mam ani jednej osoby, która chodzi regularnie do kościoła. Ja, wiesz, wielu osobom zazdroszczę tego, że potrafią zawierzyć się w sile wyższej, mieć tą nadzieję, ten spokój w sercu, że co by się nie działo, to będzie dobrze, bo ktoś nade mną czuwa. No ja w to uwierzyć nie potrafię po prostu. Takie zgromadzenia ludzi na pewno sprawiają, że człowiek czuje się tak bardziej podniesiony, tak, na duchu. Czyli ty żyjesz cały czas bez nadziei. Żyjemy w Polsce, więc siłą rzeczy, ale... Jakby rozumiem osoby, które tam chodzą i wierzą, że dla nich to znaczy coś więcej, a dla mnie to jest raczej tradycja już w tym momencie, bardziej niż to faktyczna wiara, o tak. Takie odklepywanie jakichś różnych tam modlitw, które gdzieś poznaliśmy wcześniej i ja nie widzę czasem tam miejsca na uduchowienie. Dla mnie uduchowienie to jest jakby pobycie samemu ze sobą, z myślami i połączenie się w jakoś tak... No to w takim mniemaniu to bym się chyba też zgodziła, że jednak w kościele katolickim teraz bardziej się stawia na to właśnie regułkowość, a nie na to, że rzeczywiście coś, jakieś... Zawsze się... było. No... Taka tradycja, no nie wiem. Nie wiem, jak ci to bardziej, jak ci to precyzyjnie ująć. No, niektórzy ludzie to pewnie jak idą, to klepią i nawet nie myślą o tym, co mówią po prostu. A ty myślisz? Różnie. Różnie to bywa. Nie, no raczej nie. Tak szczerze. A klepiesz? No zdarza się, no. W większości, no jestem zmuszona jednak, no bo wiadomo. Wstaje pani, kiedy trzeba wstać, klęczy pani, no, kiedy trzeba... No tak, no bo gdybym nie wstawała, no to pewnie reszta społeczeństwa by się na mnie dziwnie popatrzyła, tak? Presja społeczna. I dlaczego tak ma być? To są pytania, jakim teologiem co najmniej tutaj. Albo wypowiadał się, albo był rzecznikiem Watykanu. Tak wygląda. Dziękuję bardzo. Słuchaj, no nie wiem, dla mnie religia zawsze była narzędziem kontroli ludzi, władzy, zdobywania funduszy. Dlaczego w naszym kościele nie ma muzyki na przykład takiej, jakiej jest w tanecznej, gospel i tak dalej? Dlatego, że kościół ma za to pieniądze, łatwiej się steruje ludźmi smutnymi, pogrążonymi w żałobie, w depresji i tak dalej, niż ludźmi, którzy myślą samodzielnie. Jak inaczej kontrolować bydło ludzkie, jak nie zakazywać, nie straszyć piekłem, karami,
cierpieniem, przemocą. Łatwiej się wesołymi o pieniądze ludzi, którzy mają jakieś problemy i tak dalej, niż ludzi bez problemu. Dlatego Kościół te problemy tworzy, że, bo jakby finansowo się to Kościołowi bardzo opłaca. Jeśli osoba chociaż minimalną ma wiedzę, dobrze wie, że Kościół to jest wielka maszynka do zarabiania pieniędzy. I póki część ludzi będzie patrzyła to jako taką maszynkę do zarabiania pieniędzy, w której się jeszcze zataja awantury, które się dzieją w środku, na pewno się nie poprawi jakby poziom Kościoła i poziom jakby wiary w ten Kościół. Chodziłam do szkoły katolickiej i trochę ci księża jednak obrzydzili to wszystko. Jako instytucja robi coś straszliwego. Jest odpowiedzialny za odprowadzanie ludzi od wiary. Czemu jak byłam na Ustoku, czemu ksiądz nie wskrzesza zmarłych, nie uzdrawia chorych, tylko bierze za to kurwa łapówkę, tak? Za wskrzeszenie? Nie za wskrzeszenie, tylko tego nie robi ksiądz i ma dużo kochanek. No tak strasznie narzucali to wszystko i no nie muszę chyba mówić o jakichś homofobistycznych zachowaniach i... Najwięksi piewcy, nie wiem, wszystkich poglądów antyhomoseksualnych to są ludzie, których najbardziej to kurwa interesuje, co ci geje robią w łóżku. Tego nie jestem w stanie już jakby zrozumieć. No, oni tylko myślą o tych penisach i tych dupach, nie? I ksiądz oczywiście chodzi też i gwałci dzieci nieletnie, bo nawet w Katowicach jest kościół dla pedofilii i nawet to słuchać głośno w telewizji, co robi ksiądz, tak? Pod płaszczykiem świętości niezwykle często jest brak prawdy, brak otwarcia na prawdę. Tracę wiarę w tych biskupów, którzy niby sprawują pieczę nad tym całym kościołem i mają być dla nas wzorem, a nimi przestali być i coś tak to odpycha. W Krakowie to jest. Tam są pedofile i tam jest klasztor. Katowice, Kraków. W moim pokoleniu wtedy Kościół był też antykomunistyczny, czyli jakby pełnił tę rolę zupełnie inną, taką pozytywną, Jan Paweł II i tak dalej, więc jakby to jest wszystko wtedy dwuznaczne, dzisiaj jest inaczej. Nasza władza zrobiła dużo na to, że młodzież przestaje coraz bardziej wierzyć w to, co mówią księża i księża jakby. Rydzyk też nie jest Bogiem. Rydzyk nie jest Bogiem? Słuchaj, ja się dowiedziałam. To jaki jest według pani Bóg? Bóg? No, uważam, że jakby istnieje, no ale też są jakby tam inne te. Jak nas uczono, wszechmocny, wszechogarniający i bardzo dobry. Jestem wdzięczny, że mnie stworzył i dlatego się tak dużo do niego modlę, dużo go wysławiam. Że jest jakaś siła wyższa i po prostu chciałabym wejść do każdego kościoła i poczuć się, że jakby należę do każdej religii. Jakbyśmy do Indii pojechali, to tam z 500 tych bogów będzie, Shiva i tak dalej, i tak dalej. Ja tam jakieś tam rzeczy oglądałem, na przykład, że w Biblii tam jest więcej niż jeden Bóg opisany, że tam jakieś te... W Polsce będzie taki bardziej wymyślony z brodą na fotelu. Że tam Izrael został poświęcony akurat temu Bogu Jahwe. Jak pan pójdzie na Uniwersytet Warszawski na Wydział Fizyki, to z fizykiem kwantowym pan opowiada, no to pan opisze jako energię. Jak nie zobaczy, to nie uwierzy z drugiej strony. No. Musi coś być, kurczę, bo inaczej co byśmy uwierzyli w diabła? No, nie będziemy przychodzić do duchów i tych spraw, kurwa, bo jakby szanujmy się. Ciebie? Mogę w ciebie wierzyć. No to by było dobre. Czy co, no, możemy się związać z taką religię, że od dzisiaj będziemy wierzyć we mnie? Ale będziesz... Masz do tego prawo, bo jesteśmy w wolnym kraju, możesz taką religię założyć, jak chcesz. Bóg jest dla mojej mamy, dla bardzo wielu ludzi. Dlaczego mamy go jako obywatela wypisywać z Polski? Bo on przecież miał się nami opiekować i tak dalej, nie? No właśnie. To dlaczego tyle krzywd i cierpień, no? Mam taką cudowną kobietę, która mówi, że on... Chciałam dzisiaj jej zawieść pokazać, że on czasami się uśmiecha. Ile można za grzechy, nie wiem, no, cierpieć, no. Dlaczego my, rodząc się, musimy brać odpowiedzialność za grzech kogoś, kto niby istniał miliardy lat temu i wziął jabłko, którego nie miał brać? I czemu ja się urodzę i mówię, co, ja nie miałem pojęcia, kim ci ludzie byli? To jest ciężkie pytanie. Nie wiem, są różne... Uśmiechnął się przez chwilę. Tak. Może to jest też takie sobie tłumaczenie tego, że nie jesteśmy święci i że popełniamy błędy, chociaż nie rozumiem tego. Słyszałem, że my ludzie jakby bierzemy odpowiedzialność za grzechy naszych przodków. Jak ktoś na przykład dużo przeklinał, był zły, to... Tato, co ty zrobiłeś? Będę musiał teraz, kurczę, smażyć się w piekle przecież. Nie. Czujesz się winny za ten grzech? Nie, bo się on usuwa jakby, więc to jest... Dzieci ma chrzest. No tak.
Czyli to jest takie przekupstwo. Jeżeli będziesz chrzczony, to ci usuniemy grzech, a jak nie będziesz chrzczony, to ci nie usuniemy tego grzechu, tak? No, kto wierzy przecież, że pierwszymi ludźmi byli Adam i Ewa, tak? Znaczy, że Bóg stworzył świat, jak ich stworzył. Przeciętny wyznawca z jakiejś tam wioski, który no, jakby bierze za fakt historyczny tak wspomnianego Adam i Ewę, no to no, jest po prostu idiotą. No i co można więcej powiedzieć? Oczywiście to wszystko jest metafora, tak? No tak, no, ale gdzie jest koniec tej metafory? To w takim razie, jeżeli Bóg jest metaforą, to w takim razie Boga nie ma. Daleko idące wnioski. Nie, no ja mówię tylko po prostu... A Jezus był Synem Bożym? Tak, chyba tak. A jak nie, to i tak był Jezusem, więc... No, ale kurczę, chciałbym mieć kiedyś taki status publiczny jak Jezus. On. Jezus. Pani Edytka powiedziała, że pan jest... To jest... Od pani... A, myślałem, że to pani Edytka. Ja mówię, Jezu, przecież jest Jezus. No facet mega fajnie rozumiał miłość. Niesamowicie. Niech to będzie no, obraz... No się uśmiechnął. No, działa. Teraz nie, się naprawdę. Nie uśmiechnie. Czasami on wręcz chichra. Ja po prostu czasami wchodzę i mówię, no nie, no w kuchni. Tylko teraz jest zastawiony meblami, bo parkiet. Po prostu czasami ja mówię, no nie pozwalaj sobie na zbyt dużo. No śmiejesz się ze mnie. Nie lubię cię. Jezus Chrystus też jest taki tolerancyjny i trzeba każdego po prostu miłować, szanować. Polski katolicyzm nie ma nic wspólnego z miłością. Wielu z nas jest agresywnymi katolikami, no niestety. Czyli miłość jako zasada, którą Chrystus, jeśli w ogóle był postacią historyczną. Ja myślę, że Jezus był no, postacią historyczną, bo są ku temu dowody. No. Tutaj ja jestem z wykształcenia między innymi historykiem i nie mamy żadnych źródeł, a mamy w ogóle duży, tam jakiś Seneka był wcześniej, Arystoteles i tak dalej, a z nim mamy kłopot, że nie mamy źródeł za dużo. A że jego mama była dziewicą? To już miałby problem. Ja myślę, że tam, wiesz, największym frajerem historii był Józef generalnie. I tutaj tam coś nie pykło. To w takim razie jeszcze ostatnie naprawdę pytanie. Czemu Kościół tak bardzo krytykuje seks przedmałżeński? Nie umiem ci powiedzieć, ja nic złego nie widzę. Czemu? No nie wiem. Tak zrobili. Może zamiast modlitwy, która ma na... też może nasz poprawić nastrój... To seks. Z Bogiem, to seks, bo seks poprawia humor, nie? Zakładamy razem religię, proszę Państwa. O ile jest to rzecz, która sprawia przyjemność jednej i drugiej osobie i nikomu się nie robi tym krzywdę, no to czemu miałoby być złe? A nie, to nie jest wierzący. Ale nie, bo chodzi... Wow! Kiedy się zorientowałeś? No widzisz, 10 lat i trochę już jestem. Jest obeznanie fachu. One Last Stand też nie uważam czegoś za nic złego, jeśli obie strony są świadome i jakby są gotowe na to. Młodego to i warto posłuchać. Nie, no, w ogóle wiesz, mieszanie religii i seksualności to jest aberracja zupełna. No właśnie, a jednocześnie... Bardzo, według mnie mocno powinny być rozdzielone te dwie rzeczy, ale nie są. Po prostu księża zazdroszczą tym ludziom, bo oni mają celibat narzucony od góry, który ktoś kiedyś założył, ale ten celibat trzeba oczywiście znieść i każdy człowiek powinien być wolny, ponieważ każdy człowiek potrzebuje też tego, no. No ale właśnie, później idziesz na spowiedzi i wszystko dobrze, nie? No, postanawiam poprawę. Teoretycznie powinienem, ale nie. No, czyli jeżeli nie żałujesz, to nie powinieneś dostać rozgrzeszenia, jak nie dostaniesz rozgrzeszenia, to nie możesz brać ślubu kościelnego. Podążając zasadami, które ta wiara przedstawia, to tak. I co, tak będzie? No pewnie nie, no. To będziesz mi powiedzieć, że żałujesz. A to znaczy, że kłamiesz przed Bogiem. Trudne pytanie zaczynasz zadawać. Tak serio, bez śmiechu. Sama spowiedź faktycznie coś może coś pomóc? W momencie, gdy jest po prostu takim łatwym wycieraniem swoich win i w zasadzie możesz to zrobić, bo i tak pójdę do spowiedzi. Nie ma spowiedzi. Nie ma. To tak nie działa i też nie powinno się tak działać, że mogę coś zrobić złego, bo zaraz pójdę do spowiedzi i Bóg mi wybaczy. To wymyślone przez księży. Nie, to nie postanowił to Jezus. Mówił, że no te grzechy, które zatrzymacie są zatrzymane, a które odpuścicie są odpuszczone. Tak jest w Ewangelii chyba. Co to jest, że jakiemuś panu w czarnej sukience mam mówić o swoich prywatnych rzeczach? Jakby on nas łączy z Bogiem. On po prostu... Namiastowe połączenie. Nawet nie musi słuchać tych... Galaktycznie. On nie musi nawet słuchać tych grzechów, on po prostu jak już... Po co tam siedzi? To jest taka regułka. To też może ci ksiądz nagadał, że idź do spowiedzi, bla, 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 bla. To trochę głupio zabrzmi, ale czy ktoś, nie wiem, zabił kogoś, czy skłamał, to u nas jest grzech to grzech i
każde jest złe po prostu. Bo ale to jest jednak inna skala chyba. W małych miejscowościach, jak osoba zna się, jak wszyscy się znają z tym księdzem, coś może wypłynąć, nawet niechcący, ale coś może wypłynąć i później będzie wstyd na całą miejscowość. Tak czy siak przychodzi tak samo do Boga z każdym grzechem. No, ale Bóg później mówi, okej, no tutaj jestem grzech lżejszy, ten jest cięższy, czy on mówi, grzech to grzech i tutaj masz, siedzisz w tym samym kotle, co, upraszczam oczywiście, ale że w tym samym kotle, co zabójca. Szczerze, nie wiem, jak wygląda piekło, ale wydaje mi się, że tak. Ale tak przecież jakoś dziwnie bym się czuł, gdybym miał powiedzieć wszystko, co zrobiłem, jakiejś osobie. Dlaczego? Kapłani dostali ten dar od Boga, że są jego sługami. U nas tego właśnie nie ma, bo po prostu uznajemy, że my od razu powinniśmy się do Jezusa modlić. Ich zadaniem jest po prostu zbliżyć nas do Boga. A kiedy mogę poczuć, że na przykład ja mam ten dar i mógłbym zostać kapłanem? W każdej chwili. Poczułem. Katolikowi kiedyś to tłumaczyłem, to śmiał się, że to jest taki VIP line telefoniczny, że oni muszą najpierw dzwonić tam do asystenta, asystent dzwoni do Boga, a my mamy VIP line. Myślę, że nie mam jednej mantry. No, każdy się potyka i myślę, że po prostu trzeba podnosić się dalej, iść i szukać cały czas tej drogi. Aż się padnie kurwa trupem w tej Polsce kurwie zajebanej. Dobrze, to jest ta puenta. Ja bym chętnie z tobą porozmawiał dłużej w ogóle, więc byśmy mówili na podcast. Tak, na podcast. Tak jak na piwo kiedyś. Ej, ale serio, ja będę robić zaraz ten podcast. Grzesiek, przyjdziesz? Przyjdziesz, Grzesiek? Grzesiek! Grzesiek, ale bo ja naprawdę będę robił teraz. Kurwa.